No hello moi drodzy, słuchajcie, odzywam się do Was o godzinie 7, nie, jest 8.01, dokładnie. O 7 wstałam, wykąpałam się, bo mam pomiędzy 8 a 8.30 mam być u mojej pani krawcowej z sukienką. No ta pora dnia to jest ciężka dla mnie do wstawania, powiem Wam szczerze. No ale mówię, dobra, jak trzeba to trzeba, no nie? No więc już jadę. Mam tutaj wodę z cytryną, popijam sobie. Powiem Wam, dzisiaj jest coś w powietrzu, mówią, że jest bardzo ciężkie powietrze. Jest jakiś tam pollution w powietrzu, tak zwany. Więc się ciężko oddycha. Jest jakoś tak ciemno, słońce nie przebija. Dajcie spokój, pamiętam jak to było rok temu, to samo było. I naprawdę, no takie bardzo ciężkie powietrze. To nie jest jak wilgoć, tylko takie zanieczyszczone, po prostu. To jedna rzecz. Druga rzecz. Mamy 6 dni przed weselem Marysi. I stwierdzam, że chcę nagrywać codzienne przygotowania do tego wydarzenia. Tak więc teraz jadę sukienkę skracać. Wieczorem mam jeszcze jechać na paznokcie, na nogi. I taki dzień, moi drodzy. Jeszcze pracka będzie. Coś trzeba będzie zjeść, ogarnąć chatę, no bo w środę Patty do mnie przyjeżdża, więc będzie nam robiła mi i Marysi paznokcie. Tak więc cały czas coś się dzieje. No i mówię, dobra, odezwę się do Was, a co? Będziemy mieli przygotowania do wesela. Powiem Wam, no, dopiero co były zaręczyny, a już jest wesele. No ale widzicie, tak to jest. 6 dni zostało, bardzo się cieszę. Bardzo, bardzo. I z tej okazji wczoraj spotkałyśmy się ze wszystkimi druhenkami w tak super miejscówce. Powiem Wam, no mega. Nazywa się, bo ona nadal istnieje oczywiście, Welur. I stąd nazwa, bo wszystko tam jest z weluru. Wiecie, jak ktoś jest, nie wiem, uczulony, no to nie pójdzie, ale siedzenia, fotele są z weluru, menu nawet jest z weluru, więc no ciekawy koncept, ciekawa, no ciekawa zajawka. Tak więc bardzo fajnie, kawusia przepyszna, jedzonko, super. No to to, w sobotę za to z mężulkiem byliśmy w mall, bo było tak paru, no taka gorącawa, jeszcze wczoraj dodatkowo, wiecie co, poszliśmy też na basen, żeby trochę się jeszcze poopalać. Pani nam powiedziała, że basen będzie otwarty do 15 września, nie dłużej. Wiecie, zawsze tutaj te wszystkie baseny, plaże, no to już zamykają 2 września. Plaże oczywiście nie, że zamykają, że nie możecie tam wejść, ale już na przykład nie ma ratownika, nie trzeba na plażę mieć tych pesów wszystkich i w ogóle. No tak więc, tak to działa. Ale ze względów pogodowych do 15 września nasz basen jest otwarty, więc jeszcze pokorzystaliśmy z basenu, pojechaliśmy na pyszną kawkę. No super było, bardzo, bardzo fajnie. I co, w sobotę byliśmy w mall, szukam jeszcze paru rzeczy, bo co tam potrzebuję. Mężulek też tam chciał popatrzeć, ale nic nie było. No więc byliśmy na chwilę i tyle. Śniadanko też zjedliśmy w takiej typowo amerykańskiej śniadaniowni. Wiecie, były pancake'i też, mam tutaj gdzieś zdjęcia, powstawiam. To są porcje, no jak dwie moje dłonie, naprawdę. Za nie wiem, $15 czy 16. Ja jadłam Eggs Benedict, czyli jajka w koszulce z sosem holenderskim. No było to dobre, ale wiecie, w tych typowo amerykańskich miejscówkach to jest na ilość, a nie jakość. Ale muszę przyznać, że byłam bardzo, bardzo, bardzo zaskoczona, że na tych pancake'ach było bardzo dużo owoców, co ja w szoku jestem. Naprawdę. I były, no, dosyć smaczne. Więc to jedyne, co mi smakowało. No i latte. Kawa latte. Bardzo dobra. Bardzo dobra. Aż się zdziwiłam, bo zwykle takie amerykańskie miejscówki, one mają, wiecie, taką dolewkową kawę, że płacicie raz, nie wiem, $3, tak? Czy nie, 3,80 chyba zapłacił mężulo, bo on chciał czarną. Tak, no i bez limitu Wam przynoszą i dolewają. Tak więc, no, jedna cena, a moja latte, nie wiem, z 5 dolców kosztowała. Teraz już wszędzie, wiecie, te kawy. W ogóle już Starbucks wprowadził jesienną ramówkę kaw, ale mówimy nie, no nie będziemy, kurczę, szaleć, co jest w tym tygodniu. Jutro to ma być chyba 38 stopni. No więc wiecie, pić jesienną kawę, dajcie spokój. No. Tak więc to, coś jeszcze?
Widzicie? Wszystko muszę wam się wygadać. Jeszcze się napiję. Pozwólcie. Oj, oj, oj. No i tyle, moi drodzy. Tak. Dzisiaj mam sporo właśnie rzeczy. No i co? I działamy. Więc jedziecie ze mną. Pogoda fajna, tylko mówię, no jest zanieczyszczenie w powietrzu, tak więc słabo trochę. No ale co zrobicie, jak nic nie zrobicie, prawda? No. Dobra, ja się żegnam, bo ja zaraz tutaj, wiecie co, przegapię zakręt, no i będzie Lipson, tak więc muszę się skupić, no a z wami widzę się później. Jeszcze po drodze byłam w Targecie, jak widać za mną. Chciałam sobie wziąć kawę, ale maszyna do kawy zepsuta. No i lecimy z sukienką. Hop! Powiem wam, życie na speedzie. Ja i tak. No i zobaczcie, z dwojga złego wyszło super. Ja już jestem po przymiarkach, jutro sukienka będzie gotowa. Wynalazłam taką miejscówkę na kawusie, więc lecimy, zobaczymy, co nowego. I w ogóle jeszcze chcę wam powiedzieć, że w Stanach bardzo często jakieś restauracje czy miejscówki w poniedziałki są zamknięte, a tu mamy otwarte. Lecimy. Enjoy. Thank you. Słuchajcie, siedzę sobie na chwilę z kawusią. I ona jest totalnie lokalna, bo tutaj nawet mieli takie ziarna, wiecie, że możecie sobie kupić normalnie ziarna prażone kawy, więc local. Uwielbiam takie miejscówki lokalne. Wzięłam dla mężula croissanta z nutellą i wzięłam też bagla i mogliście sobie wybrać cream cheese i ja sobie wzięłam ze szczypiorkiem i się podzielę, jak dojadę do domu, ale mówię, usiądę na chwilę, no bo jest super. Fajny vibe, patrzcie, takie, czujecie się jak na wakacjach, takie poduszki niebieskie. Zobaczcie. A pani była tak kochana, przecudowna, naprawdę, super. Więc ja się rozkoszuję kawą na chwilę. No i co? I lecimy dalej. Słuchajcie, już pojedzone. Zjadłam śniadanko, mężulkowi też zrobiłam. W ogóle w tej miejscówce kupiłam bagla dla nas, cream cheese i croissanta właśnie z nutellą dla mężulka. Zjedliśmy i ja teraz haruję. Haruję, no bo harować trzeba, nie? Co zrobicie, jak nic nie zrobicie? No, w ogóle za mną tona prania suszy się. Muszę to ogarnąć przed środą. W ogóle jutro będzie dzień sprzątania. No ale damy radę, damy radę. I co, moi drodzy? Takie życie, takie życie. Więc ten vlog jeszcze będę musiała zmontować, no bo chcę, żebyście mieli jutro na kanale, bo postanowiłam, że tak będzie. Będzie vlog wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, może. No ale w sobotę idziemy na wesele, więc sobotę nagram, ale nie będę miała kiedy zmontować, więc będę montować w niedzielę. Więc pewnie w niedzielę nie będzie, no ale będzie w sobotę, więc 5 dni vlogów z Karo. Dajcie znać, co myślicie. Ja w ogóle te włosy na boka, co tam. No, dobra, działam. Mówię, cały dzień ze mną. No, ale tak też jest, myślę, że okej. Okay. W ogóle powiem wam, że to powietrze dzisiejsze jest tragiczne. W ogóle wilgoć i te zanieczyszczenia, masakra. No, ale dzięki Bogu można zostać w domu. I z domu pracować, nie trzeba nigdzie się wybierać, chodzić, chociaż muszę jeszcze pozwracać parę rzeczy, zrobiłam sobie. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię notatniki takie papierowe i mam tutaj rozpisane wszystko. Usiadłam, 10 minut rozpisałam, co dzisiaj mam jeszcze zrobić, co mam jutro, co mam w środę, czwartek, dotąd mam. Piątek, sobota będzie bardziej, wiecie, tak detailed, ale wszystko mam, żeby nic nie zapomnieć, tak więc no. Dajcie znać, jak wy robicie, czy wolicie zapisywać na telefonie, czy na kartkach, po prostu. Dobra, ja uciekam, działam, jakieś 4-5 godzinek popracuję. No i co, potem się ogarniam, no i na paznokcie. Tak więc, tak, taki update. Update, moi drodzy, słuchajcie. Dzisiaj zrobiłam kąpiel dla moich kwiatów i w ogóle zauważyłam, zobaczcie, jakie tutaj piękne, nowiusieńkie listeczki. A ten kwiat w Ikei kupiłam chyba za 7 dolarów. Był po prostu, no, na przecenie i zobaczcie, jak mi pięknie rośnie. Fu, fu, oczywiście. Ten uwielbiam.
Tam mam z tyłu też za 3 dolary chyba z Ikei. No i moje storczyki. A ten, zobaczcie, przypalił się, bo ja po prostu kretynka dałam go na słońce. No ale zobaczcie. Wy dajecie prysznic dla kwiatów, czy nie bardzo? Ja raz na jakiś czas daję, bo w ogóle cały ten kurz, wszystko schodzi i pięknie zaczynają rosnąć. Słuchajcie, zrobiłam sobie lunch, bo już jest godzina, kurczę, zaraz 16. Mam sałatę, nektarynkę, ocet balsamiczny to się nazywa? Chyba tak. No i kromka chlebka żytniego z końcówką pasztetu i ketchup. Tak, niezdrowo, ale musiałam dokończyć. Jadłam ten pasztet chyba 4 dni. Przepyszne. Nektarynki uwielbiam. Chyba bardziej niż brzoskwinie. Tak więc ja zajadam. I słuchajcie. No i słuchajcie, jest zmiana planów. Nie jadę jednak dzisiaj na paznokcie, bo moja pani od paznokci zadzwoniła, że jednak nie dzisiaj, żeby przyjechać, tylko jutro. Tak więc pojadę jutro. No a dzisiaj jadę jeszcze się spotkać z Marysią, bo mamy tam jeszcze poprawki parę rzeczy ogarnąć, że tak powiem, więc to. Jesteśmy umówione na 19, więc pojadę do niej. Jeszcze planowaliśmy z mężulkiem iść na basen, jak się uda, no bo wiecie, niedługo zamknął. I mam robić ten chlebek bananowy i jeszcze takie jakby ciasto francuskie z fetą i z pietruszką do piekarnika. No ale to Wam pokażę, jak będę to robić. No i tyle. Taki dzień, rozumiecie to? 16 godzina, ja nie wiem, kiedy ten dzień. Wstałam o 7, a już jest 16, więc bum, bum, bum. No, a kwiatuszki piękne będą. Tak więc, dobra, działam dalej. Moi drodzy, robię te najlepsze danie, jakie może być. Z fetą, pietruszką, jajkami, ciastem francuskim, białymi ziarnami sezamu, bo są też czarne ogólnie, czarnuszka chyba to są właśnie czarne, a tu jest normalne ziarna sezamu, masło i naczynie żaroodporne. Wszystkie składniki podam Wam w opisie, jak to się robi. Piekarnik już się grzeje do 180 stopni. Masło roztapiamy. No i działamy. Żółtka musimy roztrzepać. I do nich wlejemy za chwilę szklankę mleka. Może ciut mniej, tak 220 ml. Okej, dam mleko. Tutaj już mam wymieszane mleko z żółtkami i do tego muszę dolać łyżkę roztopionego masła przestudzonego. Ok, po dodaniu masła dodajemy, ja mam tutaj cały ten pojemnik, około 440 ml, jak rozkruszycie, sera feta. I to prezentuje się tak, taka, widzicie, mieszanka. I do tego dorzucę garść posiekanej pietruszki. Zobaczcie, to prezentuje się tak. Pietruszka i ser feta to jest po prostu idealne połączenie. I teraz będziemy dodawać do tej mieszanki ciasto francuskie. I słuchajcie, moi drodzy, mam tutaj ciasto francuskie. Ja nie wiem, ile tutaj jest warstw, ale jest takie. I używam tak jedną, drugą, w sensie 3/4 opakowania. Może tak powiedzmy, jedna, druga, 3/4. Więc każda warstwa, jak tutaj mam tutaj około, no nie wiem, 3 listków i po prostu rwę i dorzucam do tej naszej mieszanki, wiecie, z sera feta i z jajek, pietruszki. Mówię Wam, to jest przepyszne, naprawdę przepyszne. I żeby to wszystko musi być fajnie pokryte, to już tym nie będę mieszać. Wezmę tą łyżkę. Pomieszam fajnie. To ma wszystko super nasiąknąć. Całe te ciasto francuskie pomiędzy warstwami musi, wiecie, nasiąknąć tą mieszanką. I jak wymieszam, to dalej sobie po prostu rwę. U nas to się nazywa phyllo dough, ale to jest właśnie odpowiednik ciasta francuskiego, moi drodzy. Więc mieszam i wszystko będziemy zapiekać w piekarniku, więc ja skończę i zaraz Wam pokażę, co dalej z tym robić. Aż mi tu wpadło do masła. Dobra,
kończę mieszanko i zaraz Wam pokazuję. Słuchajcie, tutaj mam wysmarowane naczynie żaroodporne jedną łyżką roztopionego masła, bo tam roztopialiśmy 4 łyżki. Jedna poszła do tej mieszanki, jedna tutaj, a dwie pozostałe zaraz Wam pokażę, co robimy. Więc teraz to leci tutaj i pozostałe ciasto damy na górę. Już Wam pokazuję. Zobaczcie, tutaj już mam mieszankę w tej mojej formie. I teraz też tak bardzo to ciasto, tak wiecie, messy messy robimy. Nie musi być idealnie, tylko takie fajne warstwy. Zobaczcie. Bum, bum, bum. Tutaj to samo. Powiem Wam, że już speed leci. Teraz posmarujemy to masłem. Moją resztą roztopionego i jeszcze dorzucimy jedną warstwę. Też tak wiecie, żeby ładnie nam to się zarumieniło. O to właśnie chodzi. Ale to wszystko ma być taki, jak ja to nazywam, artystyczny nieład. I mówię Wam, to jest przepyszne. I zaraz wrzucamy to do piekarnika, ale jeszcze przed tym posypię to ziarenkami sezamu. Ups. Dobra, dołożymy jeszcze tą warstwę, no bo co z tym zrobimy? Ale ja nigdy nie chcę, żeby to było takie suche, ale mówię Wam, to jest przepyszne, to jest takie chrupiące na zewnątrz, a w środku jak przekroicie, bardzo, bardzo soczyste. No i pyszne, oczywiście. Dobra, to już się robi, całe masełko, bo masła nie można marnować, do tego żadnej soli nie dodawałam, masło jest niesolone, bo feta jest bardzo słona, tak więc wiecie, prawie kończę. Dobra, tu, bum, okej, i teraz wisienka na torcie, czyli ziarna sezamu. Fajnie sobie sypiemy. Ile kto uważa, ja czarnuszki nie mam, ale fajnie jeszcze by można było tutaj dać czarnuszkę i byłoby takie, wiecie, black and white, po prostu. I teraz chlub do piekarnika, 180 stopni, 25-30 minut. I macie przepyszne danie. Gotowe. Jeszcze chciałam się Was w ogóle, kochani, zapytać, co robicie zwykle z białek? Mam tutaj 3 białka. Ja nie robię nigdy bez jakiegoś coś takiego, tylko zwykle dodaję, jak robię jajka, na przykład jajecznicę, więc daję, nie wiem, jedno jajko całe i 2 białka jeszcze. Zwykle do tego. Dajcie mi znać, co Wy robicie. Jeśli w przepisie macie tylko żółtka, i co robicie właśnie z białek. Będę bardzo wdzięczna, tak więc ja przykrywam i wędruję do lodówki. Najprawdopodobniej na jutrzejsze śniadanko. Tak więc tak. No i syfik trzeba posprzątać. Powiem Wam, że robię jeszcze naczynia. Tak wiecie, będę się zniżać i podwyższać, ale przypomniało mi się, jak w tamtym roku piliśmy razem herbatę i gotowaliśmy w takich krajobrazach. No, fajne czasy. Wyobrażacie sobie, że już zaraz jest rok, jak mam kanał na YouTube. Ja nie wiem, kiedy ten czas tak szybko leci. Naprawdę, naprawdę nie wiem. Tak, czas zapitala, takie też. Wszystko po prostu myję w mywarce. Ja po prostu nie patrzę. Patelnie, nie patelnie, a potem się dziwię, że są zarysowane. Ale no, kocham zmywarkę. Naprawdę kocham zmywarkę i powiem Wam, dla mnie wszystko. Jak jest umyte w zmywarce, to jest umyte w zmywarce. I jest czyściutkie, pachnące. Zwykle jeszcze dodaję plasterki cytryny. Mówię Wam, super. A wracając jeszcze do obiadu, który robię. Widzicie, zrobię z Wami zmywarkę i jeszcze pogadamy. To uwielbiam takie obiady i też jeśli Wy macie jakieś pomysły, moi drodzy, jakieś propozycje czy coś, mega szybkich obiadów, które same się robią. Ja jestem fanką, naprawdę. Bo przygotowanie tych składników, no ile Wam zajmie? Posiekanie pietruszki i to wiecie, to tak byle jak, ciach, ciach, ciach. Ile czasu Wam zajmie, nie wiem, pokruszenie fety, rozbebłanie jajek, żółtek. Co tam jeszcze jest takiego? No odmierzenie kilku składników i tylko wrzucacie do piekarnika.
Naprawdę, u nas, wiecie co, ja nie widziałam u nas nigdy świeżego takiego ciasta francuskiego, tego w pile dough, tylko właśnie mrożone. To najlepiej sobie dzień przed wyjąć do lodówki i w lodówce ono fajnie się rozmrozi. I potem mówię wam, tylko wrzucacie, skrapiacie i co? I samo się robi. I ja w tym czasie, kiedy robi się obiad, ogarniam zmywarkę, ogarnę siebie, bo zaraz lecę. Oj, czekajcie chwilę. One są niby duża zmywarka, nigdy się nie mieszka. No. Co miałam powiedzieć? No i widzicie? Zapomniałam. Ale ja wiem, jak to się tak mówi. Ja już myślę. Już myślę o tym, co ja będę zaraz zakładać, bo zaraz wychodzę. Zaraz wychodzę i jeszcze muszę się przebrać i lecę na spotkanko z Marysią. Ale to będzie szybka piłka. Taka, wiecie, bum, bum, bum. No i tyle. No i taki dzień i będę montować tego vloga. Jeszcze kroki by się przydało zrobić, bo dzisiaj mam 5000 tylko. A paruba u nas? Klima cały czas nawala. Starusieńki czas, ja nie wiem. Mówią niby, że lato się kończy, a u nas czuć tak, jakby się zaczynało. No. Zmywarka załadowana. Już jak wrócę, bo dosłownie muszę wyjść za 25 minut. W tym czasie zrobi się moje danie. Mężulo wróci, będzie miał gotowe. Dobra żona nie jest zła, jak to się mówi. No. I tyle. Popracowałam, podziałałam, jestem z siebie mega zadowolona. Nie wiem, czy zdążę dzisiaj po sklepach pojeździć, żeby pooddawać rzeczy. No nie wiem. Może jutro już to zrobię w ciągu dnia. Też będę miała motywację, żeby o 7 rano wstać, ogarnąć się, wykąpać, pojechać w trasę, popracować. No i tak to. Taki to jest dzień, tydzień przed weselem, moi drodzy. Tak to jest. Dajcie znać, jak u was, jak wszystko, jak się czujecie, czy jesteście zdrowi. Mam nadzieję, że tak. Jak wam dzień w pracy minął. I co? No i tyle. Dobra, ja już widzicie, z wami posprzątałam. Taka motywacja do nagrywania? Tak będę robić. Będę rano wstawać i pierwsze co, będę się do was odzywać, żebyśmy przetrwali, bo najgorzej to będzie nagrywanko i montowanko w piątek i czwartek. No, no to już będą ostatnie chwile. Dobra, mamy to posprzątane. Czekajcie, wrzucę tylko tabletkę do zmywarki. Ja używam Cascade, z Casco oczywiście. Tam w hurtowych ilościach są mega tanie. No i tyle, moi drodzy. Wyczyszczać. Dobra, bum, posprzątane. Jestem dumna. To umyć. Uwielbiam te ścierki. Takie, jak one się nazywają nawet. Nie wiem, takie, coś takiego. Dajcie znać, jak wiecie, jak one się nazywają. Te ściereczki strasznie fajnie wchłaniają wodę. Super są. Okej. Okay. Ready, steady, hona. Ja zwykle je wrzucam do pralki. Normalnie z jakimiś... patrzcie, muchę tu mam. Hej. Pani. Kurczę, pierwszy raz chyba muchę widzę tutaj. W tym sezonie. Wow. Jest dużo much w Polsce ogólnie, moi drodzy? Że nie ma. Okay. Sorry, że tak się zginam i nie mogę się ustawić, ale chciałam to skończyć. Naprawdę chciałam to skończyć, żeby mieć spokój. I idę się teraz ogarniać. No i lecę. Tak więc do usłyszenia z trasy, czy już się nie będę do was odzywać? Wiecie co? Pożegnam się z wami. Pożegnam się z wami. Dziękuję wam pięknie za oglądanie. Dziękuję, że jesteście. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. To daje mi ogromną siłę, powera do działania. Jeszcze na pewno lecę. O, widzicie, 12 minut tylko zostało na te nasze, na tą naszą, na te danie nasze pyszne.
pokażę Wam jeszcze danie, no i lecę. Jak się jeszcze potem odezwę, to się odezwę, a jak nie, no to dziękuję Wam. Trzymajcie kciuki, żeby te 5 dni mi wyszło, bo planuję nagrywać Vlogtober w tym roku, więc muszę się, wiecie, wdrożyć w system, żeby codziennie nagrywać. Dzisiaj nagrywam, montuję, jutro wlatuję na kanał, tak więc no, to nie jest taka łatwa sprawa, ale damy radę. Trzymajcie się cieplutko, buziaczki. No i do jutra. Bye! W opisie będziecie mieli cały przepis tego dania w proporcjach. No i zapraszam do zrobienia, bo jest przepyszne. Dobrze. Bye! Ja mam Wam pokazać moje danie. I uwaga, sprawdźmy. O! Wygląda pięknie. Dodałam jeszcze 3 minutki, więc razem będzie 28 minut. I zaraz wyjmę i Wam pokażę. Wygląda, aha, ta pachnie przepięknie. Widzicie? Robicie wszystko, samo się robi i gotowe. Najlepszy sposób żywienia według mnie. Jeszcze muszę się nauczyć trochę odnośnie, wiecie, wymyślania posiłków i robienia wcześniej, tak jak śliwka moja w kompocie robi, ale dojrzeję do tego. Myślę, że do tego dojrzeję. Słuchajcie, wyjęłam. Słyszycie to? Masełko. I uwaga. Słyszycie, jakie jest crunchy? Pychota. Naprawdę polecam Wam wypróbować. Ja na razie nie będę tego kroić, bo jest zbyt gorące. Musi teraz, tak wiecie, odstać trochę. Ale no, obiecuję Wam, że jest przepyszne. Taka feta z pietruszką. No, cudo, cudo. Tak więc ja i to cudo mówimy bye! 6 dni przed weselem. I co, czujesz już, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. To jest odcinek specjalny, patrzcie na to, moja Marysia tutaj jest. Piękna przyszła, jak to była ta piosenka? Dziś jesteś... Jak to było? Piękna, młoda, ty nasza wariatką. Dzisiaj byłaś panną. Nie, wczoraj byłaś panną, dziś będziesz rzadką. Kurde, zaraz mnie ktoś walnie. To mój tata. O, już jedziemy, dobra. Tu mamy, moi drodzy, szmineczki mojej piękności pięknej, tak Maryś? Tak jest. Zgadujcie, którą wybrała królewna. Numer 1, 2 czy 3? No, piszcie w komentarzach. Dziękuję za uwagę.